Kochani, bardzo serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić na Święto Miłosierdzia specjalnie dla studentów, które odbędzie się w Krakowie z 4 na 5 marca w 4 kościołach krakowskich. Chcemy odpowiedzieć na apel papieża Franciszka, który nas zaprasza do tego, by się oczyścić w tych dniach przygotowujących do i Wielkanocy, ale też jakoś w takim dalszym spojrzeniu do Światowych Dni Młodzieży. Ja do tego doświadczenia chcę zaprosić przede wszystkim studentów, a zwłaszcza na zamknięcie tego wydarzenia. W sobotę wieczór do Łagiewnik, gdzie chcemy przeżyć jubileusz w gronie studentów. Oczywiście też zapraszam przede wszystkim do spowiedzi. Wspólna Eucharystia, wspólne przejście przez bramę miłosierdzia, też celebracja sakramentu pokuty i wspólne uwielbienie. I to wszystko będzie prowadził nasz biskup pomocniczy, biskup Grzegorz Ryś. Ten znak najważniejszy to jest też przejście przez bramę. To jest znak, myślę, dla każdego jakoś czytelny. Także jest otwarta przede mną jakaś nowa szansa, jest otwarta jakaś zupełnie nowa rzeczywistość. Mogę w nią wejść. Głupio jest stać w bramie całe życie. Jeśli otwiera się jakaś nowa szansa, jest też możliwość zostawienia jakichś rzeczy i nie wnoszenia ich już dalej w następny kawałek życia. Kochani, na co dzień nie mamy okazji spotkać się, jesteśmy w różnych wspólnotach, różnych duszpasterstwach, ale właśnie ta inicjatywa jest wspaniałą okazją, żeby móc się spotkać razem. Ja bardzo zapraszam Was wszystkich do tego, żebyśmy to razem przeżyli i żebyśmy finalizowali potem to przeżycie też w Eucharystii wspólnej, w Łagiewnikach, w doświadczeniu miłosierdzia, które nas też potem uruchomi do miłosierdzia w stosunku do innych. Więc bardzo proszę, studenci, kochani Boży, przyjdźcie.